siedzi. O! Siedzi, to niezły. Strążek na nimfkę, proszę bardzo. Tu w tych kamieniach zawsze siedziały ryby. Niesamowite. Piękna ryba, mocny. Muszę go na długiej lince. Oj, 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 oj. Masz farta, masz farta. Spoko. O, tu mi ładnie teraz wyszedł. Teraz będziesz mój. Pomalutku, pomalutku. Jedynie tu mam szansę z tobą. Idę z nim na płytką wodę. Nie dawaj mu luzu i będzie dobrze. On już teraz słaby. Teraz już bardzo słaby. Piękny. Podbieraj, 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 bo jest piękny. Ostatni moment. No właśnie. Jest, strążeczek. Nimfka bezzadziorowa może spaść. Nie. Ja ci mogę wyjąć. No piękny piękna potoczek. Knaga. Piękna knaga. Piękny pstrąg. No, to jest 60 ponad. Dunajecki pstrążek. Piękny. Pięknie wypasione ryweczki. No. Oj, są tu piękne. Pokaż ryby. Wędkarzom, jak wygląda pięknie. O, jakie zęby ma. No, bo on wcina rybki. No, jak fajnie mieć w rączkach takiego kropkowańca. No, wrócisz zaraz do wody. Ale piękne barwy, no niesamowite. Popatrzcie, no, jakie piękne kropeczki, jakie piękne. Jeżeli ktoś marzy o takich rybach, to musi przyjechać tutaj na Dunajec. Koniecznie. Ale warto, bo pływają większe jeszcze ryby i przygoda jest gwarantowana. Wiesz, on też mi wziął daleko. Tak, tak. Też jest tam troszkę zmęczony, no wiadomo, ale zestresowany. Ja go szybko nie mogłem po prostu polować, no zbyt duża ryba. Ale jest piękny. Trochę piękny. Jest wymęczony, ale dojdzie do siebie. Piękny ukochana, strąg, piękna ryba. Wraca do łowiska, niech się inni wędkarze jeszcze pocieszą, bo warto tutaj przyjeżdżać na Dunajec. Ładna fotka nam wystarczy. Za rok jeszcze będzie większy.